na ten rok, który się zaczął. Mam nadzieję, że będzie lepszy jeszcze niż gdy 2016. Puściliśmy listy obecności po sali. Bardzo prosimy o pisanie imienia i nazwiska. Kontakt, no to jak już ktoś z Państwa uważa. I podpisanie się na listy, żebyśmy mieli potwierdzenie, że spotkanie się odbyło i że było tyle i tyle osób. Witam Państwa na spotkaniu konsultacyjnym poświęconym budżetowi obywatelskiemu. Ja nazywam się Piotr Choroś, jestem dyrektorem Biura Konsultacji Społecznej w Urzędzie Miasta Lublin. Jest ze mną Anna Machocka, która, z którą przynajmniej część z Państwa już się nieraz kontaktowała, która odpowiada między innymi za budżet obywatelski. Jak wyobrażamy sobie dzisiejsze spotkanie? Wywiesiliśmy w internecie, też staraliśmy się, żeby to było jakoś reportowane przez media, przez Rady Dzielnic, ciała doradcze, organizacje pozarządowe, informacje o propozycjach zmian w regulaminie budżetu obywatelskiego. Chcielibyśmy na tym dzisiejszym spotkaniu omówić te cztery propozycje, odpowiedzieć na Państwa pytania odnośnie tych czterech propozycji, dlaczego one są takie, dlaczego inne, jakie były inne te propozycje, też upubliczniliśmy te uwagi, które wpłynęły do Urzędu Miasta i na podstawie których te cztery propozycje zostały wypracowane. Nie w gronie urzędników, tylko w gronie osób, które wcześniej zgłosiły swoje uwagi. Konsultacje trwają do końca miesiąca, także jeszcze mamy sporo czasu. Jest 12 stycznia, także jeszcze prawie 3 tygodnie można zgłaszać swoje uwagi. Jeśli na dzisiejszym spotkaniu też nie sądzę, żebyśmy byli w stanie się odnieść do jakichś uwag poza tymi, które my opublikowaliśmy. Jeśli one padną, to z góry będę prosił o to, aby także te osoby, które mają jakieś inne propozycje, inne uwagi, inne pomysły na budżet obywatelski, też skierowały do nas je na piśmie, abyśmy dokładnie je mieli opisane i mogli też siąść i przeanalizować. Możemy o takich rzeczach rozmawiać w drugiej części spotkania. Co do pewnych podstawowych zasad naszego spotkania, to tak tradycyjnie prośba jest taka, jesteśmy tutaj w gronie tak na oko liczę jakieś 25-30 osób, także raczej czasu na to, żebyśmy wszyscy się po kolei przedstawili nie mamy, bo byśmy połowę spotkania na to stracili, ale osoby, które chcą zabrać głos, chciałyby przedstawić swoje uwagi, bardzo proszę, aby pierwsze, co robią, to przedstawiły się, przynajmniej z imienia i nazwiska. Jeśli Państwo reprezentują jakąś, czy czują się reprezentantami jakiejś grupy, organizacji, nie wiem, Rady Dzielnicy i tak dalej, to też proszę o przedstawienie tej afiliacji. I może zaczniemy, bo wierzę, że Państwo przeczytali te propozycje, które zostały wypracowane. Ja też nie chciałbym mówić, że nasze, bo jak najbardziej się pod nimi podpisujemy, ale nie czuję się tutaj jako jedyny autor tych propozycji, czy coś w tym stylu, więc żeby nikogo nie urażać, a są na sali osoby, które wiele godzin poświęciły na to, żeby dojść do tego kompromisu. I teraz tak, a jeszcze jedna uwaga. Te cztery propozycje powstały tak naprawdę po bodajże 3,5 godzinnym spotkaniu w gronie osób, które wcześniej na piśmie przedstawiły swoje pomysły. I one są tylko cztery i są tylko takie, bo to były tylko te cztery sprawy, co do których te osoby, które były na spotkaniu, wszystkie się zgodziły. Rzeczy, które były omawiane na spotkaniu, było, patrzę tutaj na siedzącego po mojej prawej stronie, Szymona Furmaniaka, który był akurat na tym spotkaniu, było bardzo, bardzo dużo było omawianych rzeczy i bardzo różne były pomysły, ale to były rzeczy, co do których nie było jednomyślności, więc one w ogóle nie zostały przekazane jako, nie zostały przekazane jako propozycje zmian w budżecie obywatelskim.
Także no, to jest efekt jakiegoś kompromisu i z czego jestem bardzo zadowolony i to cenię w tym wypadku, konsensusu z bardzo różnych pomysłów, interesów, które, z którymi te osoby przyszły na spotkanie. Ja też sobie pozwolę usiąść i te rzeczy są wyświetlone za moimi plecami, ale też Państwo dostanie na piśmie, ale ja krótko ją mówię. Pierwsza propozycja. Nowe progi małych i dużych projektów. Czyli równa to się temu, że w lubelskim budżecie obywatelskim, tej procedurze, którą otworzylibyśmy w roku 2017, w obecnym roku, zostałyby małe i duże projekty, jako i głosowanie w formie głosowania ogólnomiejskiego, z tym, że projekty małe zaczynałyby się od 25 tysięcy i kończyłyby na 300 tysiącach, a projekty duże byłyby ponad 300 tysięcy do 800 tysięcy złotych. Jaki cel przyświecał takiej propozycji i jakie były... Tak, jeśli Państwo też zbierają jakieś podpisy pod innymi rzeczami, to prosiłbym, żeby to zbierać gdzieś, nie wykorzystywać spotkań, które my organizujemy w tego typu sprawach, no bo to są jakby różne sprawy. Myślę, że też, nie wiem, jak ktoś chodzi na inne spotkania, no to... Okej, okay, ale wracam do swojego wyboru. Cel przyświecał temu taki, aby tak naprawdę było więcej projektów realizowanych, poza tą około 20, która jest realizowana przynajmniej w ostatnich dwóch latach, żeby to przynajmniej przy projektach dużych były projekty mniejsze, gdyż no, kwota dwa lata temu 1,5 miliona, teraz ostatnio 1,2 miliona, no to jest kwota, która pozwala na zrealizowanie dużej inwestycji drogowej i przy opuszczeniu tego pułapu do 800 tysięcy złotych już by po prostu nie było możliwości realizacji tak dużych inwestycji drogowych, a dzięki temu byłoby więcej projektów, co prawda nazywających się dużymi, ale trochę mniejszych. Też zmieniłby się wtedy charakter, zapewne, taki też był cel tej propozycji, zmieniłby się trochę charakter tych dużych projektów. Jakby mniej byłyby drogowe, a może bardziej stałyby się projektami lokalnymi. Opuszczenie progu z 50 do 25 tysięcy tego progu jakby wejścia do budżetu obywatelskiego projektu dałoby szansę na zgłaszanie też mniejszych projektów, bardziej lokalnych, skupionych na jakiejś małej lokalnej społeczności. Ja przypomnę też, że w pierwszym budżecie obywatelskim nie mieliśmy żadnego progu minimalnego, było nas zgłaszane trochę takich projektów typu lustro na skrzyżowaniu za 1000 czy 2000 zł. Oczywiście ono było poddane pod głosowanie. No i takie projekty dostawały, czy tam wymiana jakichś okien, czy w jakimś budynku komunalnym za ileś tysięcy złotych. No i te projekty nie cieszyły się dużym powodzeniem w głosowaniu. No i stąd powstał pomysł na wprowadzenie takiego progu, który będzie skutkował tym, że mieszkańcy, którzy mają potrzeby no, wyrażane w kilku tysiącach złotych, będą się może jednoczyć w jakieś większe swoje projekty. Druga propozycja. Nowy podział kwoty 15 milionów, czyli więcej środków na projekty małe, mniej środków na projekty duże. No cel jest taki, jak powiedziałem, ma się to równać temu, że więcej będzie projektów małych, skupionych na jakichś potrzebach społeczności lokalnej. Trzecia propozycja, to są dwie takie, myślę, że proste propozycje, które nie wymagają większego omawiania. Trzecia propozycja dość skomplikowana. Zagwarantowanie kwoty 150 tysięcy złotych dla każdej dzielnicy na jeden poddany pod głosowanie projekt. Z takim warunkiem. Mamy po głosowaniu
listę projektów, które no, układają nam się w hierarchię w zależności od liczby głosów. I sprawdzamy tam do tych 15 milionów złotych, jakich dzielnic dotyczą projekty inwestycyjne. W jakich dzielnicach one są realizowane. No i nam wychodzi, że żaden z projektów inwestycyjnych nie dotyczy na przykład no, dzielnicy X, żeby nikogo nie wymieniać. I dzielnicy Y. Żaden z tych projektów nie dotyczy placu zabaw, latarnie, przejścia dla pieszych, drogi, boiska. Nie dotyka tych dzielnic. W takim wypadku szukamy na liście zgłoszonych i poddanych pod głosowanie projektu, który dotyczy tylko i wyłącznie tej dzielnicy, jest takim projektem jednodzielnicowym, tak go nazwijmy, i którego kwota nie przekracza 150 tysięcy złotych. I wtedy ten projekt, niezależnie od ilości głosów, które projekt uzyskał, wchodzi do realizacji. Taki jest jakby cel tej propozycji. Czyli odpowiadając też na jakieś pytania, wątpliwości, bo omawialiśmy to dwa dni temu na Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin i tam pojawiła się dyskusja i były pytania. Nie ma takiej sytuacji, że z góry gwarantujemy, że w każdej dzielnicy będzie zrealizowany projekt za 150 tysięcy złotych. W tym sensie, że w każdej dzielnicy, niezależnie od wyników głosowania i tak dalej, i tak będzie projekt za 150 tysięcy złotych. Nie, w żadnym wypadku. Nie ma... Ja skończę ten... To, że my tutaj wpisaliśmy w ten sposób maksymalnie, ja bym chciał to słowo maksymalnie podkreślić, w ten sposób można powiedzieć, że maksymalnie z góry byłoby podzielone 4 miliony 50 tysięcy złotych, bo 150 tysięcy razy 27 dzielnic to daje nam właśnie te 4 miliony 50 tysięcy złotych, to jest prawie że 1/3 budżetu obywatelskiego. W praktyce, jak sobie weźmiemy listy wyników z tych ostatnich 3 lat, jak sobie Państwo popatrzą, to jest no, te kilka dzielnic, w których po wynikach wychodzi, że na przykład nie ma żadnego projektu, który by był projektem inwestycyjnym i dotyczył takiej dzielnicy. Czyli w praktyce to będzie, nie wiem, te 150 tysięcy, nie wiem, razy 4, jak sobie wyobrażam, które... No bo bym... Pani pyta... Dlaczego 4? 14 raczej, nie 4. No dobrze, no to 150 razy 10. No zależy, ile będzie takich dzielnic, w których nie pojawia się żaden projekt inwestycyjny. O to mi chodzi. A dlaczego taki warunek musi być? Bo to, że pani... Pani Jadwigo, może nie być żadnego warunku. Ja przedstawiam propozycje, które padły na spotkaniu i zostały... zaakceptowane, przyjęte przez wszystkie osoby jako kompromis. Ale później zapytamy, ile osób. To jest ta propozycja. Cel tego jest taki. Od początku budżetu obywatelskiego są głosy, które mówią o tym, że są tereny na terenie miasta, są tereny miasta Lublin, które z powodu na to, z różnych powodów, nie mają szansy w budżecie obywatelskim, bo a to jest tam za mało ludzi mieszkających, a to nie ma możliwości dogadania się, bo jest bardzo dużo na przykład projektów poskładanych, ciężko konkurować z takim częścią miasta, w których nie ma bloków, z tymi częściami, które są zamieszkałe przez tylko w domkach i tak dalej, miejska agencja zaludnienia. Stąd na tym spotkaniu wypracowano taki kompromis, żeby odpowiedzieć na ten zarzut. I czwarta kwestia, która została, co do której wszystkie osoby, które brały udział w naszym spotkaniu, czy te osoby, które zgłosiły swoje propozycje na papierze, to jest kwestia systemu do głosowania. Przypomnę, że w chwili obecnej tak naprawdę system dopuszcza taki mechanizm, w którym każda z osób może w trakcie
głosowania w budżecie obywatelskim. Pobrać sobie kartę z internetu do głosowania, powierzyć ją, nie, 1000 egzemplarzy, przejść po znajomych, sąsiadach, rodzinie, współpracownikach, nie wiem, przyjaciołach, tutaj już mieszkańcach swojej najbliższej okolicy, zebrać ich dane osobowe, poprosić ich o to, żeby nie wiem, wpisali ten, a nie inny projekt. Następnie wziąć wszystkie te karty, zebrać nie wiem, do jakiejś siatki i przynieść do oficjalnego punktu do głosowania. I mieliśmy rzeczywiście takie sytuacje, to nie jest może na gminę, ale były takie sytuacje, że nie wiem, trafia do nas 500 kart do głosowania od autorów projektu X, którzy są po prostu zainteresowani, żeby najwięcej osób zagłosowało na ten, a nie inny projekt. Co spotyka się z dużym takim negatywnym odzewem ze strony osób, środowisk, autorów czy autorek projektów, którzy nie mają możliwości w ten sposób zbierania głosów. I ten problem, który przedstawiam, jest to problem, który występował właściwie w dużej części polskich miast, o różnym natężeniu i różnym charakterze. Na przykład w Łodzi problem identyczny, tylko że tam był problem taki, że w szkołach zbierano te głosy na takiej zasadzie, że tam uczniowie dostawali jakieś plusy czy coś tam i odejście od takiego systemu głosowania było podyktowane tym problemem szkolnym. I w większości polskich miast rozwiązuje się to na dwa sposoby. Pierwszy, który akurat tutaj nie jest zaproponowany, to jest po prostu likwidacja głosowania papierowego. No i nie wiem, w Krakowie, w Katowicach, w Gdańsku nie ma głosowania papierowego, nikt nie wypełnia żadnych kart papierowych, jedyna możliwość do głosowania to jest internet. Czyli system do głosowania, w którym logujemy się, głosujemy elektronicznie. Ewentualnie taki system pośredni, jaki my zaproponowaliśmy po tej dyskusji, czyli system, w którym są wyznaczone oficjalne punkty do głosowania i na przykład w mieście stołecznym Warszawa takich punktów jest jeden na dzielnicę, czyli 17. Nie wiem, ile by miało być takich punktów w Lublinie, gdzie są urzędnicy, czy też osoby zatrudnione do obsługi tego głosowania, jeśli to nie są nawet urzędnicy. Trzeba przyjść w wyznaczonym terminie, na przykład nie wiem, tydzień dajemy na to, czy 10 dni, czy ile na ten temat dyskutowaliśmy. Przychodzę ja ze swoją kartą do głosowania, z dokumentem tożsamości, pokazuję, oto moja karta do głosowania, moje dane osobowe, moje Piotra Chorosia, a nie mojej żony, dziecka, znajomego, sąsiada i tak dalej. To mój dokument tożsamości i oddaję swoją kartę do głosowania. I to jest tam w tym punkcie odnotowane. I to jest jedyna możliwość do zagłosowania papierowego. Po prostu ja głosuję za siebie. Oczywiście no, plus na przykład w Warszawie jest taka furtka, że jeśli ktoś nie może zagłosować w formie elektronicznej, bo uważa, że nie obsługuje komputera i nie będzie obsługiwał komputera, i nie może zagłosować w trakcie tego czasu głosowania w punkcie do głosowania, czyli przyjść do niego z kartą papierową, nie wiem, bo jest chory, nie wychodzi z domu, różne rzeczy, są sytuacje życiowe, to może zgłosić, trochę przypomina takie normalne wybory demokratyczne, może zgłosić taką potrzebę, żeby do niego, do domu dotarł punkt, nazwijmy go mobilnym, przyjeżdża do niego, umawia się na daną i daną godzinę urzędnik i odbiera taką kartę do głosowania od tej osoby pod wskazanym adresem. W Warszawie taką jakby ścieżkę otworzono. W Katowicach też jak było głosowanie papierowe, też taka ścieżka była. W Warszawie nigdy nikt z tego nie skorzystał. W Katowicach raz jedna osoba próbowała zamówić taki mobilny punkt, ale okazało się, że jest w szpitalu na drugim końcu Polski. No i po prostu urzędnicy z Katowic nie zrobili sobie wycieczki. I ta osoba nie zagłosowała niestety. Ale być może zagłosowała przez internet, już tego nie badałem, ale sprawdzaliśmy jak te systemy działają. I to też kończąc omawianie, tak, mieliśmy spotkanie
Dwa dni temu Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, czyli takiego ciała doradczego prezydenta zajmującego się takimi sprawami, które dotykają organizacji pozarządowych, w tym spraw obywatelskich. Tam Rada Działalności Pożytku podjęła uchwałę, że popiera te cztery propozycje i jednocześnie też podjęła uchwałę, że prosi o nie wychodzenie w modyfikacji budżetu obywatelskiego poza te cztery propozycje. Teraz otwieram serię pytań do tych czterech propozycji. Jeśli coś z tego, z tej mojej krótkiej prezentacji na temat propozycji modyfikacji jest niejasne, to chętnie wytłumaczę. Też cieszę się, że są na sali osoby, które uczestniczyły w dyskusjach nad tymi czterema propozycjami, także będą one mogły też, mam nadzieję, mnie wspierać. Co, dlaczego, po co i tak dalej. Jest pierwszy głos. Ja mam takie pytanie. Jeśli można się przedstawić, to... Pan Radczewicz, Rada Dzielnicy Tatar. Ja mam takie pytanie na razie odnośnie tych propozycji, punkt czwarty. W jaki sposób, to znaczy jakie kryteria by Państwo stosowali do wyboru danego punktu do głosowania na danej dzielnicy? Bo rozumiem z tego, co Pan powiedział, w Warszawie dzielnice są bardzo duże, jest jeden punkt, to rozumiem, że Państwo też by chcieli tylko jeden punkt wyznaczyć. Czy dobrze rozumiem? Nie. Ja nie powiedziałem, ile punktów chcemy wyznaczyć. Powiedziałem, że nie wiem, jak to miało być rozwiązane. Dlatego zmierza moje pytanie. Ile punktów dzielnicy zawsze Państwo by wyznaczyli? Czyli tu już też jest kolejna zmiana w stosunku do poprzedniego głosowania. No i jakie to byłyby punkty? Czyli no, czym by się Państwo kierowali do wyznaczania tych punktów? Kto obsługiwać, to powiedziałem. Byłyby to punkty obsługiwane przez pracowników Urzędu Miasta. To jest jedna rzecz. Ewentualnie przygotowane, tak jak w dotychczasowej scenariuszu, na przykład z bibliotekami. W porozumieniu z siecią bibliotek. To jest jedna z propozycji. Nie mamy tu odpowiedzi jeszcze, jak by to miało wyglądać. Osobiście nie wyobrażam sobie, abyśmy mieli siły też finansowe na uruchamianie 60 punktów. Właściwie miasto Lublin to jest... ale tyle punktów było ostatnio w Lublinie. Miasto Lublin jest ewenementem, oczywiście. Miasto Lublin jest ewenementem. To w ogóle ludzie się za głowę łapią, jak to jest możliwe, że my tyle punktów do głosowania w budżecie obywatelskim obsługujemy. Bardziej chcemy, na pewno będą to punkty biura obsługi mieszkańców. Plus punkty, no, które damy radę obsłużyć. Być może w porozumieniu na przykład z radami dzielnic, mówimy się, zakładam hipotetycznie, mamy 10 dni do głosowania w budżecie obywatelskim, robimy... Pani Jadwigo, wrócę do początku tego zdania. Zakładam hipotetycznie. 11 będzie ok, czy 9? Nie, zakładam. A, dobra. No to 6. Niech będzie 6. Nie ma to znaczenia. Mamy 6 dni do głosowania w budżecie obywatelskim i na przykład umawiamy się, dajmy na to, z radami dzielnic, gdzie wyznaczamy w dane dni godziny. Nie wiem. Pani reprezentuje Tatary, wyznaczamy na przykład środa od 17 do 20 na Tatarach w siedzibie Rady Dzielnicy. Ktoś jest tam, nie wiem, z Bronowic, tutaj widzę pana przewodniczącego, w Bronowicach, nie wiem, we wtorek od 13 do 17. No nie wiem, no i możemy się umówić. Panie, no, przedali sobie pan pić w ogóle chyba w tej chwili, jak pan o tym mówi. Ja mogę zabrać głos. Ale nie, no, przedstawiam różne możliwości. Nie? Ale pan sobie pić. Ale w ogóle nie, bo pan tym projektem eliminuje 1/3 od razu ludzi, którzy nie mają starszych dzielnic, którzy w ogóle nie mają dostępu do internetu i nie korzystają z komputera. To już jest eliminacja 1/3 ludzi. Tak jak w tej chwili, w tym budżecie, pan wyeliminował, chciałbym się dowiedzieć ile z dzielnic, ludzi, którzy nie podali telefonów. Nie wyeliminowaliśmy. Znaczy okej, odpowiadając na to... Jest zgodne z prawem zresztą. Odpowiadając na pana pytanie. Nie śpię sobie nikogo. Przedstawiam propozycję, która została wypracowana. A pytanie, ile to było wnioskodawców? Bo chciałabym jednak wiedzieć, jaki to jest głos mieszkańców? Dlaczego w trakcie jeszcze wyników liczenia, kiedy nie było wyników, kiedy nie mogliśmy się odnieść i ocenić
tego drugiego już realizowanego budżetu, no trudno było zabierać głos nie analizując, bo analiza jest bardzo ciekawa tego, co jest. I to z tego wynikają pewne wnioski. Dobrze, to mogę dlatego odpowiedzieć? Tak. Padło parę pytań. Pierwsza rzecz. Tu na stronie internetowej mają Państwo już podanie imion i nazwisk osoby, które w trakcie, bez podania wyników głosowania, zgłosiły swoje propozycje do ogólnie budżetu obywatelskiego, bazując na tym, co przez te kilka lat się z budżetem obywatelskim działo. Jeden. Druga kwestia. Dlaczego zrobiliśmy nabór tych opinii o budżecie obywatelskim wtedy, a nie później? Dlatego, że musielibyśmy go zrobić teraz. Jeśli zrobilibyśmy ten nabór opinii o budżecie obywatelskim, dajmy na to od połowy grudnia do połowy stycznia, to nie wyrobilibyśmy się z przygotowaniem głosowania i zbierania projektów, jeśli propozycja w konsultacjach społecznych byłaby daleko idąca. Bo jeśli założyłbym, że po konsultacjach społecznych mamy wynik taki, że mieszkańcy Lublina nie chcą żadnych zmian, no to jest proste, bo następnego dnia jakby odpalamy system na nowo, nie wymaga to wielkich zmian. Ale biorąc pod uwagę dyskusję o budżecie obywatelskim, jaka odbywała się przez ostatnie 3 lata, raczej jako urzędnicy i prezydent sądziliśmy, że te zmiany, które będą proponowali mieszkańcy, będą zmianami czasami fundamentalnymi. Dlatego biorąc pod uwagę takie najprostsze, najbardziej banalne rzeczy, chociażby system zbierania projektów, system do głosowania, strona internetowa do obsługi tego, zagwarantowanie środków na obsługę tego, nie chcieliśmy czekać. Jak się pani pyta dokładnie, to od samego początku wszystkie te nazwiska i wszystkie te propozycje wiszą w internecie. Jacek Skiba, Radosław Osiak, Szymon Furmaniak, Andrzej Goławski, Paulina Zaremska-Denysiuk, Marcin Gutek, Fundacja Wolności, Filip Trubalski, Dorota Wójcik, Dominik Starczewski. Proszę. Wszystkie imiona i nazwiska. A czy poza przedstawicielem jednej, dwóch rady nie mogą uczestniczyć? Myśmy osobiście, ja jako przewodnicząca rady, ten temat stawiałam. Rada wydała opinię i jednoznacznie powiedziała, że opinię wydamy po wynikach głosowania. Bo proszę Państwa, dużo było dyskusji na ten temat przy ostatnim regulaminie. Ja Państwu zacytuję wspólnotę, miesięcznik samorządowy, część o budżety obywatelskie, część artykułu, z czym się totalnie zgadzam w aspekcie tych kilku głosów, 10 czy 12. Dodam, większość z tych głosów to są osoby zgromadzone w jednej z organizacji. Nie będę mówiła jakiej. To prawda, że budżety obywatelskie mają wiele grzechów. Na razie nie mamy gremialnego uczestnictwa mieszkańców w głosowaniach nad projektami partycypacyjnymi. W Lublinie podobnie, jeśli wyłączymy studentów. Dużym zagrożeniem dla nich jest zastępowanie obywateli przy zgłaszaniu pomysłów i zbieraniu głosów przez stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie mieszkaniowe, czy nawet placówki oświatowe. Te podmioty z racji swoich zasad statutowych posiadają aparat biurokratyczny, czy wykorzystują uczniów, studentów, nauczycieli, mogą w budżetach obywatelskich przeforsować wszystko, nawet bardzo dziwne pomysły. I dalej cytować nie będę. Dobrze, ale i to jest ocena, i proszę Państwa, wynik tego dowodzi. Masę pieniędzy poszło na tak zwane projekty miękkie, gdzie ludzie proszą, błagają nadal. Remonty chodników, place zabaw, to co jest naprawdę potrzebne. I generalna dyskusja, dlatego pytam o to, powinna odbywać się, czy ten podział na miękkie jakie i te ogólne miejskie projekty jakie, czy naprawdę będziemy dalej, aktywny student, aktywny uczeń, aktywny tam senior, aktywność dla każdego, sport dla każdego, projekty duże, przecież to jest Dobrze, pani Jadwigo, to nie jest normalne. Ja jako
trzeba mieć... Dobrze, ale... Od 25 lat nie zgadzam się. Dobrze. I głośno protestuję. Podobnie myśli moja rada. Mimo, że my zrobiliśmy wszystko, żeby to nie robić, ale 10 dni prawie nie spaliśmy, nie jedliśmy. Cała społeczność. Taka jest prawda, proszę Państwa. A tak nie powinno być. Dobrze. Tylu popiera Sławinę. Po prostu tak jest. Ja rozumiem Pani Zofiu, że popiera Pani Jadwigę. Jak najbardziej jest to do przyjęcia. Czy ja mogę prosić o to, żeby Państwo to spisali jako propozycję jakąkolwiek, bo jak na razie jedyna propozycja, która jest od przedstawicieli Pani Jadwigo, Pani Rady, no to jest ta propozycja, zresztą Pan Przewodniczący był na naszym spotkaniu od samego początku do końca. W naszej Rady są aż trzy przewodnicze, trzy. Można powiedzieć. No to o, być może nawet więcej. Także jeśli można dostać, bo Pani mówi, że nie wiem, to są osoby związane z jedną organizacją pozarządową. Prawie, ja nie mówię, że z jedną, bo ale jest tam ciało, które wszyscy znamy i oni solidarnie, czego nikt nikomu nie broni, mają do tego prawo. Ja tego nie neguję. Dobrze. Ale jednak my jako Rady, który gdzie jesteśmy wybierani przez społeczność mieszkańców Lublina. Kilkanaście tysięcy osób bierze udział w głosowaniu. Nasz głos powinien być drugim głosem ważnym poza radnymi Rady Miasta. Bo my w końcu jesteśmy rozliczani pytami, ale do tej pory takiego głosu nie ma. Na 27, ale Panie Przewodniczący, czy Pan ma do mnie wyjść? A kto ich poinformował? Mnie nikt nie poinformował o tym spotkaniu. Ja nie poinformowałem. No nie, nie Mówi Pan o głosowaniu elektronicznym, jeżeli wyciąga Pan wnioski z tego głosowania, że w tym głosowaniu ponad 70% było papierowych. A Pan proponuje antyobywatelską rzecz. Ja nie wyciągam wniosków. Pan nie mówił, że wyklucza, nie. No przepraszam. Dziękuję Panie Dziękuję za sprostowanie. Dobrze, następną osobą, która się zgłaszała, był Szymon Furmaniak. Ale to Pan jest, ja się przedstawić. Nazywam się Szymon Furmaniak, jestem przedstawicielem, jestem Bike Polo Lublin i jestem z ulicy 10. Bike Polo Lublin to jest taki klub, który w pierwszej edycji zbudował sobie boisko razem z hokeistami i szkołą. Także uważam, że nieprawdą jest, że Lublinianie nie mają dostępu do internetu, bo w każdej dzielnicy jest... Dwie trzecie papierowe. Dlatego ja mówię. W każdej dzielnicy jest przynajmniej jedna biblioteka, która jest dostępna do internetu. Są bibliotekarze, bibliotekarki. I ja mam Pan myślę tam. Przepraszam, że Pan pada, bo Pan nie chce się mówi. Którzy pomogą zagłosować. Ale Pan bzdury opowiada, proszę. Ja w bibliotece pracuję, mamy pracownię internetową. Iluś tam starszych, Izabela Radnińska, mieszkaniec Starego Miasta. Pan bzdury opowiada. Naprawdę, kto z starszych osób będzie chodził? To jest aspołeczne, a obywatelskie. Dobrze, ja bym też prosił, żeby w dyskusjach ważyć trochę słowa i starać się nie obrażać. A ja nikogo nie obraziłam, ja nazwałam po prostu, że jest to nonsens. I druga rzecz, a propos tego cytatu, który Pani przeczytała. Te propozycje miały iść właśnie w tym kierunku, żeby przeciwdziałać temu aparatowi biurokratycznemu, który był wymieniony. Bo z tego, co podejrzewam... przeciwdziała? Tego, co mnie się wydaje, te propozycje, to spotkanie miało przeciwdziałać masowemu zbieraniu właśnie kart papierowych. Bo według mnie to jest właśnie nadużywanie... To przestaje być obywatelskie, kiedy ja idę do moich koleżanek z pracy i pokazuję im, to jest karta do głosowania, chciałbym, żeby koleżanki zagłosowały na mój projekt. A one mówią, to pewnie chętnie, bo przecież mnie znają, mnie lubią, no to zagłosują na mój projekt. Pokazuję kartę do głosowania, a nie, takie coś to my znamy, to już wypełniłyśmy. Kompletnie nie miały pojęcia, co one zrobiły. Bo ktoś im wcisnął kartę, podpisały, tak? Tutaj Pan przepraszam, proszę Państwa, Andrzej Zięba, Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna. Ja myślę, że też nie atakujmy Pana Piotra, bardziej może merytorycznie tutaj próbujmy odnieść się do tych propozycji.
Ja powiem też w imieniu Rady, bo dyskutowaliśmy i w trakcie głosowania również te wszystkie trzy edycje obserwujemy. Na pewno zmiany są potrzebne, bo co do tego jesteśmy zgodni chyba, jeśli chodzi o regulamin. Szczególnie ten rok, to znaczy budżet 2017 pokazał, że rzeczywiście, ja przepraszam, może tak powiem, ale większość pieniążków miejskich zostanie zmarnowana. Wszyscy chyba będziemy zgodni co do tego, że najwięcej potrzeba nam projektów inwestycyjnych i chyba wszyscy będziemy zgodni co do tego, żeby zapewnić pewną kwotę dla dzielnic. I jeszcze chyba wszyscy będziemy zgodni co do tego, żeby tych projektów było w sumie jak najwięcej. W związku z tym trzy pierwsze punkty są naprawdę rozsądne. To znaczy taka partycypacja dzielnic, żeby była szansa, bo to nie jest z góry określone, że te 150 tysięcy będzie na pewno dla dzielnicy, musi powstać projekt, no, który spełni oczekiwania i tak dalej. Tak samo jeśli chodzi o punkt pierwszy czy drugi, podział kwoty i poszczególne projekty, które pójdzie to w kierunku mniejszym, drobniejszym, ale za to większej ilości. Natomiast czwarty punkt budzi no, moje czy Rady naprawdę złe skojarzenia. Ja nie bardzo rozumiem, dlaczego walczymy z inicjatywami obywatelskimi polegającymi na akcji upowszechniania projektów, opowiadania ludziom. To jest nieprawda, proszę Państwa, że spółdzielnie mieszkaniowe tutaj jakiś mają aparat, który są w stanie uruchomić, bo w dzielnicy Kalinowszczyzna są dwie olbrzymie sypialnie, spółdzielnia mieszkaniowa Motor i spółdzielnia mieszkaniowa Kolejarz. I myślę, że kolega mój z Tatar też się zgodzi. I proszę Państwa, my nie mamy w tym roku, i Bronowice, my nie mamy w tym roku żadnego projektu. I to nie jest prawda. Ja bym przestrzegał, dlaczego przed tym punktem on jest dla nas niebezpieczny. Dlaczego? Bo on może rzeczywiście tę inicjatywę obywatelską bardzo ukrócić. Kalinowszczyzna jest dzielnicą ludzi starszych w dużej mierze i proszę Państwa, wierzcie mi, że bardzo dużo ludzi, jeżeli właśnie ktoś znajomy im nie podpowie, nie zachęci, nie opowie o tym, to oni tych informacji sobie nie przyswoją z różnych źródeł. Ci ludzie czekają właśnie na to, żeby ich zapalić w pewien sposób do tego, że można coś zrobić. Jeżeli ktoś ich zachęca, a ja to również robiłem i robiliśmy to, i myślę, że jest to słuszna droga. Natomiast oczywiście źle jest, jeżeli ktoś, przepraszam, no nie wiem, z przychodni tak spisuje sobie dane i biegnie do pacjentów, ale to, proszę Państwa, od tego są organy ścigania, jeżeli my przekroczymy granice prawa. Ale zachęcanie, czy nawet zbieranie tych kart do głosowania, naprawdę to nie jest nic złego. Przecież ci ludzie nie są zmuszani. Nie przychodzi do nich mały Bin Laden i nie terroryzuje ich, tylko po prostu prosi, zachęca, propaguje to. I ja ciągle uważam, i zresztą to w dzielnicy już dyskutowaliśmy, tak jak powiedziałem na początku, to jest pewnego rodzaju, może Państwu się to słowo nie spodoba, ale pewna zabawa w demokracji, która powoduje, że duża ilość ludzi włącza się poprzez takie właśnie inicjatywy, to, że zauważa wreszcie, że w dzielnicy coś trzeba zrobić, że Rada Dzielnicy również to jest nie tylko ktoś tam daleko, kto nie wiem, jakąś władzę sprawuje, ale również są to ludzie, którzy właśnie chodzą za tym, żeby to rozpropagować, żeby jakieś ulotki wydrukować. Przecież to nie jest nic złego, proszę Państwa. I jeszcze ostatnia tylko kwestia. Nie podoba mi się, powiem szczerze, ten pomysł tego delegitymowania się, bo proszę Państwa, to się robi wtedy nie głosowanie, a wybory. A to jest zasadnicza różnica pomiędzy głosowaniem, a więc społeczną, jakąś taką w pewien sposób inicjatywą, no lokalną też, prawda, a wyborami, gdzie będzie to kojarzone z no, tymi wyborami, które też budzą różne tutaj skojarzenia. Także mój wniosek taki jakby drugi, bo pierwszy pozwolę sobie, panie pierwszy z zeszłego roku oczywiście powiedzieć, że
bo na razie nikt z nas jeszcze nie podniósł tego, że przy, to pierwszy wniosek, jeżeli można, to jest wniosek mój o zwiększenie ilości środków na pulę środków na budżet obywatelski z 15 powiedzmy do 20 milionów. Ale drugi wniosek, proszę Państwa, i taki jakby też trochę apel, nie torpedujmy tych trzech pierwszych punktów, one naprawdę są rozsądne. Natomiast to prośba moja, żebyśmy się trochę zjednoczyli przy tym czwartym punkcie, bo on spowoduje naprawdę złe rzeczy. Dobrze. Zanim oddam głos, odpowiadając panu przewodniczącemu Zbrodowi, bo widzę u państwa przed państwem pismo. Czy mógłby pan powiedzieć, jaka jest data na tym piśmie, które jest i do kogo? Jest i do, dziękuję. Przewodniczący Radzieli, przewodniczący zarządu dzielni, tak jeszcze z tamtego roku, podpisane przez pana prezydenta Komorskiego. I wtedy było, kierowane pismo do wszystkich rad dzielnic z informacji. Ja widzę, że to nie jest. No, także proszę nie mówić, że nie informowaliśmy o tym, że jest spotkanie rad dzielnic. Tutaj pan się zgłaszał wcześniej, potem będzie pan Miszkont i pani. Dajmy głos zabrać innym osobom. Także te osoby, które już mówiły, może niech najpierw wypowiedzą się ci, którzy jeszcze nie mówili. No i czas też będzie. Nie będę uzasadniał, bo żeby nie tracić czasu, ja tylko zgłoszę to, co my jako Rada Dzielnicy Tatarów, ja jestem Józef Nowomiński z Rady Dzielnicy Tatarów. Na posiedzeniu Rady przyjęliśmy sugestie do zmian i one polegają na tym. Po pierwsze, żeby utrzymać dotychczasowy system głosowania z jednoczesnym wyrzuceniem stwierdzenia, że brak telefonu i maila unieważnia głos. To głos musi być ważny. To jest dobra informacja. Oczywiście trzeba utrzymać podawanie maila, telefonu, może jeszcze jakichś innych danych, które pozwalałyby na identyfikowanie, ale głos z tego powodu nie może być nieważny. To jest po pierwsze. Po drugie, uważamy, że powinno być 27 projektów gwarantowanych dla wszystkich dzielnic wybieranych z grupy małych projektów, które nie zostaną zakwalifikowane do projektów zwycięskich. Jest to wszystko napisane, my to napisaliśmy. Ja to tylko zgłaszam. Wybór tych projektów następowałby w kolejności ilości głosów oddanych, ale w dzielnicy byłby kwalifikowany ten wniosek, który uzyskał największą ilość głosów. Poza tym proponujemy dużą zmianę do tego projektu. Uważamy, że wyniki dotychczasowych głosowań spowodowały ten projekt nasz. On polega na tym, że miasto byłoby podzielone na grupę, na następujące grupy. Projekty ogólnomiejskie, a jest ich, trzeba byłoby powiedzieć, że było sporo w tym roku. Dużo nawet. Druga grupa, duże dzielnice, tych dzielnic byłoby no 6 do 20 tysięcy. Następna grupa 9 dzielnic średnich i ostatnia grupa, czwarta, czyli dzielnice małe i tych dzielnic byłoby 12. Dla tych grup powinny być przydzielone ilości zwycięskich projektów. I my to w naszej propozycji zaproponowaliśmy, a tak szybciutko podam, że na przykład duże projekty dla projektów ogólnomiejskich.